Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszamy na kolejne spotkanie z malarstwem. Dzisiaj temat miejski. Znowu. Tak, kontynuacja tego, co było wczoraj, tylko dzisiaj w kolorze. Będą również ludzie, będzie tramwaj, ale będzie przede wszystkim o tonacjach barwnych, o ciepłych i chłodnych barwach. O tym, jak budować przestrzeń właśnie z wykorzystaniem koloru. Także zaczynamy. Będziemy się tak mniej więcej krok po kroku działać. Ja tu mam już przygotowane podobrazie, które wcześniej było zagruntowane. Jeśli macie też już taki zagruntowany papier czy płótno, będzie można go użyć. Jeśli nie, to nic, to taki zwykły papier. Najlepiej do akwareli też nam wystarczy. Tak, ja pisałem dzisiaj troszkę wcześniej, żeby sobie zagruntować płótno na żółto. Jeżeli ktoś z Was tego nie zrobił, albo teraz po prostu dołączył w ogóle do naszych spotkań, to nie przejmujcie się, poradzimy sobie bez tego. Będzie można wykorzystać biały papier i po prostu domalować pewne fragmenty odpowiednim kolorem. Tak, proszę. Wspomniałabym może jeszcze, dlaczego jest nałożony już tutaj grunt zabarwiony w miarę jednolicie. Taka podmalówka pomaga nam zsynchronizować wszystkie barwy. Ponieważ jeżeli nasza przestrzeń pracy jest biała, wtedy bardziej mamy tendencję do tego, aby pracować lokalnie i czasem powstają świetne partie obrazu, które razem potem nie do końca do siebie pasują. Kiedy ta biel jest zastąpiona przez jeden kolor, chcąc nie chcąc, nawet jak gdzieś utkniemy w jakimś fragmencie obrazu, to wtedy ta kolorystyka jednak wszędzie jest w miarę zbliżona i łatwiej wtedy uzyskać taką harmonię kolorystyczną w naszej pracy. Drugim takim atutem takiej podmalówki jest to, że jeżeli gdzieś w trakcie pracy też zostaną nam fragmenty niezamalowane, często możemy już, jeśli ten kolor, który mamy tutaj nałożony, pasuje, zostawić takie fragmenty już gotowe. Minusem jest to, że przy pracy takiej bardziej laserunkowej w akrylach, no niestety nie mamy tego światła, które się pojawia, podobnie jak przy akwareli, z bieli papieru. To zaczynamy. Tak jest. Jeżeli nie macie farb akrylowych, mogą być akwarele, mogą być tempery. Każda farba będzie dobra, bo tak naprawdę najważniejszy dzisiaj jest dla nas kolor. Chociaż pokażemy też trochę technicznych metod nakładania farby akrylowej. Bardzo się cieszę, że się znowu widzimy. Zawsze to spotkanie to kolejna dawka dobrej energii dla nas, mam nadzieję, że dla Was również. Pokażę może paletę Darii. O, Daria ma dzisiaj wszystkie kolory na palecie, takie podstawowe i troszkę rozszerzone, czyli takie jak widać, żółty, pomarańczowy, ultramaryna, błękit kobaltowy, brąz. Mogę pokazać, jak zaczniesz mieszać, to będzie też ciekawe. Spokojnie tam się zastanów, co... Tak, na początku ja już tutaj sobie wstępnie tak rozplanowałam mniej więcej kompozycję całej pracy. Tu wcześniej wykonałam taki bardzo prosty szkic. Jeżeli macie już swoje podobrazie, to też możemy zacząć właśnie od takiego bardzo uproszczonego rozmieszczenia wszystkich elementów na nim. To też przyda nam się perspektywa z jednym punktem zbiegu. I od tego chyba zaczniemy. Także tak. Nie martwcie się. Zaraz pokażemy, jak to wszystko naszkicować, co już tutaj mamy w zarysie. U mnie ten punkt zbiegu wypada mniej więcej w tej części pracy. Jest to 1/3 w poziomie. Bardzo taka zacna i klasyczna proporcja. Tak więc zróbcie sobie kropkę w 1/3 poziomej rozpiętości płótna czy kartki i mniej więcej troszkę mniej niż w 1/3 wysokości.
Ale jak wyjdzie wam 1/3 i 1/3, to też się nic nie stanie. Tak więc od tego punktu zaczniemy. Teraz, aby zbudować tą ścianę budynków, to wystarczy, że sobie delikatnie, gdyby zaznaczycie linię. Linię, która będzie dochodziła prawie do narożnika, ale prawie, nie zupełnie narożnika. Tak, to jest taki nasz punkt odniesienia, tak? Teraz te poszczególne budynki gdzieś tam mogą być raz wyżej, raz niżej. Także te linie możecie zaznaczyć sobie kilka. Ważne, żeby one wszystkie by zbiegały się tutaj w tym jednym punkcie, tak? To na razie tak uproszczona, gdyby zarys tego styku nieba i budynków i architektury. Tak, i słuchajcie, naprawdę nie ma znaczenia, czy te budynki u was będą wyższe niż u nas, czy niższe. Możecie te linie zrobić w zupełnie dowolnych miejscach. Po prostu dostaniemy troszkę innej wysokości budynki, ale dzisiaj chodzi nam najbardziej o kolor. Kolor, kolor, kolor i tak, gamy. Tak, to jak gdyby jest tylko takie ogólne rozplanowanie pracy. Podobnie robimy z tą elewacją po drugiej stronie ulicy. Tutaj też możecie sobie pociągnąć właśnie taką linię, która będzie jakby łapać nam te skrajne wysokości budynków. Też do tego samego punktu, bo mamy perspektywę z jednym punktem zbiegu. I potem możemy je trochę rozmalować. Tak, jeden może być właśnie trochę wyższy, tutaj bardziej taka jakaś tam pionowa linia może się pojawić, ponieważ my też niektóre będą trochę wystawać, więc też się pojawią frontalne fragmenty ścian, wtedy one zachowują swoje kąty proste, nie ulegają deformacji. Po czym znowu gdzieś tutaj widzimy znowu skos, może znowu coś tam wystawać. Tak mniej więcej robimy sobie na razie taki podział. Głównie nam chodzi o wydzielenie tej części, która będzie naszym niebem, od właśnie boków, które będą bardziej architektoniczne. Z takich elementów charakterystycznych to wprowadzimy sobie jeszcze tramwaj. Też się posługujemy tym jednym punktem zbiegu. I zaczynamy od narysowania takiego prostokąta. Tak, pani Daria maluje teraz farbą rozcieńczoną, mocno farbą akrylową. Taki szkic na razie robimy. Mniej więcej w połowie wyznaczymy sobie tą przeszkloną część. Tu gdzieś światła. Potem tu nam dojdzie jeszcze taki ciemniejszy cień, który się pojawia tuż pod pojazdem. Gdzieś tak na oko można wyprowadzić tutaj tory. I zaznaczymy sobie płaszczyznę poziomą, po której się poruszamy, mniej więcej. To będzie chyba tak 1/4 u mnie, plus minus. Tak, to jest 1/4 wysokości obrazu i na tym poziomie możecie sobie zaznaczyć poziomą linię, to będzie poziom ulicy, chodników. Taki szkic na płótnie robię od razu farbą, po to, żeby łatwiej go potem wkomponować w całość już gotowej pracy. Jeżeli chcecie, można użyć ołówka, ale raczej radziłabym albo jakąś kredkę pastelową w oprawce drewnianej, ona jest bardzo precyzyjnym narzędziem, albo węgiel, to też świetne narzędzia do zrobienia takiego pierwszego szkicu. Z ołówkiem jest ten jeden minus, że ołówek bardzo prześwituje później przez farby akrylowe. Tak, potrafi się błyszczeć. Tak, i czasami to dobrze, ale czasami nie chcemy tego efektu. Dzisiaj rano na przykład zaczynałem rysować i malować martwą naturę właśnie od szkicu ołówkiem. Natomiast tym razem dla różnicy i odmiany Daria zaczyna pędzlem i farbą akrylową. Używamy farb akrylowych My Mary. Tak, i teraz jeszcze jak konstruujemy bok tego naszego tramwaju, to też korzystamy z tego samego punktu zbiegu, tak? Wystarczy poprowadzić teraz do tych narożników naszego prostokąta linię.
od punktu i będziemy mieć no, praktycznie gotowy taki zarys tramwaju. Gdzieś tu możemy sobie wstępnie tylko naszkicować, zaznaczyć trakcję jeszcze. Tak, przypominam, mamy typową perspektywę z jednym punktem zbiegu. Wszystko zbiega się w tym punkciku tutaj. Tak, jeszcze sobie tak troszkę rozrysuję bardziej może tą architekturę, jakieś podziały. Proponuję dzisiaj, naprawdę nie przejmujcie się za bardzo konstrukcją, tak? Nie robimy rysunku konstrukcyjnego, takiego jak niedawno przy samochodzie. Chodzi o to, żeby żeby mieć impresję. Dzisiaj dosłownie nazwałbym to impresją, myślę, że się ze mną zgodzisz. Impresję tak, miasta, impresję jakichś kształtów, budynków. Podobnie będzie z ludźmi. Zaraz Daria jeszcze pokaże, jak sobie te sylwetki zaznaczyć. Ale naprawdę nie chodzi o to, żeby ci ludzie mieli nosy, uszy, palce i tak dalej. Bardziej będą to sylwetki. O, może od razu też pokażę, właśnie można sobie zrobić takie małe postaci też. Takie postaci świetnie stworzą nam skalę w pracy. Bardzo lubię twoje małe ludziki, więc pokażę z bliska, jak to robisz. Okay. Uwielbiam szkicować. Szczególnie takie sytuacje miejskie, czy gdzieś w terenie, ale właśnie tam, gdzie się pojawiają postaci, czasami dosłownie szybciutko, parę kresek i już mamy jakieś wyobrażenie na temat wielkości, czy to są budynki na starym mieście, czy to jest powiedzmy centrum dawnego Paryża, czy to jest dzielnica La Défense. Tutaj ta skala natychmiast dzięki postaci tworzy się w naszej pracy. Także to warto zawsze sobie takie postaci tworzyć. O, może jeszcze tutaj. Jeżeli zdarzą Wam się jakieś przerwy w transmisji, odświeżcie Facebooka. Wiele osób dzisiaj korzysta z internetu i niestety serwery są obciążone. Tak, weekend się zaczął też. To nie od nas zależy, po prostu tak jest. To na razie takie szkicowe postaci, potem jeszcze w trakcie malowania. Często one mogą być nawet zamalowane, więc na razie nie poświęcamy na nie zbyt dużo czasu. Bardziej chodzi nam o to, aby pojawiły się główne elementy, które chcemy w swojej pracy pokazać. Znak drogowy. Tak, ten znak pełni tutaj genialną funkcję akcentu w kompozycji. Też te różnice wielkości osób na drugim, właściwie trzecim nawet planie. Na drugim jest znak, tutaj na pierwszym planie jeszcze większe postaci też budują nam głębię w pracy, więc też warto właśnie, jeżeli chcemy pokazać taką przestrzeń w głąb obrazu, różnicować wielkości naszej kompozycji. Może jeszcze tutaj coś większego. Tutaj zastosujemy podobną zasadę, jak już kilka razy używaliśmy, czyli to, co bliżej, będzie ciemniejsze. Znowuż mamy taki lekko zamglony pejzaż i świetnie głębie można ukazać za pomocą tak zwanej perspektywy powietrznej, czyli przyciemnienia właśnie pierwszych planów. Myślę, że właściwie ten pierwszy etap szkicowy mamy już za sobą. Najważniejsze jest takie mniej więcej wydzielenie tej przestrzeni architektonicznej, połomiejskiej od przestrzeni nieba. I teraz właśnie skupimy się na tym niebie.
Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Pani Lucyna pisze, że postacie są super. Cieszę się bardzo. To jest coś, co lubię w obrazach malować najbardziej. Jakiś pędzel sobie czy tu jest dużo? Proszę. Łaski. O, a czy mogę ten z martwej natury? Ten, oczywiście. Dzisiaj malowaliśmy Darii pędzel w martwej naturze porannej. Tak, już go to jest płaski pędzel syntetyczny. Firmy Renesans, zdaje się, bo wiem, że lubicie wiedzieć. Tak, teraz spróbujemy zbudować sobie taką przestrzeń, która będzie trochę taka pomieszana z ciepłych, pokażę, ale też zimnych barw. Tak, błękit kobaltowy i trochę takiej bardzo jasnej cytrynki, biel. Tak więc, krótko mówiąc, chłodne z ciepłymi. Tak. Mieszasz. Odrobinka ultramaryny. Ona zaszarzy nam troszeczkę tą mieszankę. Ultramaryna ma taką naturę, że zaszarza lekko kolory, ale w taki szlachetny sposób. Tak delikatnie też sprawdzić. I teraz zobaczycie ideę tego, po co mieliśmy podmalówkę żółtą na płótnie zrobioną. Otóż zaleta jest taka, że jakikolwiek kolor w podmalówce, a tym bardziej kolor kontrastowy, którym jest żółty w stosunku do błękitu, on daje od razu relację barwną. Jeżeli malujemy na białym płótnie, to tak naprawdę nie mamy relacji, która się pojawia właśnie w tym wspaniałym momencie. A bez relacji barwnej zawsze jest surowo, trudno jest określić właściwe działanie koloru. Tak więc artyści bardzo często korzystali z różnego rodzaju podmalówek, albo malowali na przykład na tekturze, albo na jakichś naturalnych podkładach. Tak, i tutaj też nie musimy od razu malować kryjąco, możemy sobie delikatnie... rozprowadzać farbę, bo może gdzieś nawet te prześwitujące żółcie się nam jeszcze przydadzą. O, zdecydowanie. Daria maluje takim dosyć suchym pędzlem, tam nie ma... właściwie prawie nie dodawałaś wody. Tak. Prawie nie ma wody, jest tylko farba akrylowa i to też w niedużych ilościach. I to daje efekt tak zwanych przecierek, które się właśnie pojawiają. Pokażę je z bliska. Widać fakturę płótna i kolor nałożony dosłownie prawie takim suchym pędzlem na sam wierzch. Tak jest, relatywizm barw. Ma Pani rację, Pani Lucyno. Tak naprawdę wszystkie barwy, które postrzegamy, są względne. I gwarantuję Wam, że ten błękit dlatego wygląda tak intensywnie, że ma w otoczeniu mnóstwo żółtego. A żółty jest barwą dopełniającą do błękitu, bardzo kontrastową. Gdybyśmy tu mieli biel, to ten błękit byłby dużo bardziej szary, dużo ciemniejszy i zgaszony. I taki jest właśnie sens stosowania kolorowej podmalówki, do której bardzo zachęcam. Tak, ja tutaj troszkę jeszcze osłabię te błękity, żeby nie było to zbyt takie agresywne na razie. To jest taka szarość, którą Daria zmieszała z różu. Tak, dodałam i trochę błękitu kobaltowego. Tak, takie lekkie szarości. Tego różu używałaś już ostatnio, jak malowałaś pejzaż z chmurami i z górami. Tak, na horyzoncie. Tak naprawdę bardzo często malując pole, zamiast bieli dodać jakiś inny pastelowy odcień, wtedy tak gdyby mniej ten kolor się zmienia po wyschnięciu, niż jak to jest taka czysta biel. No w zasadzie najlepiej kolor rozjaśniać innym kolorem, niekoniecznie z bielą. Oczywiście biel czasami jest nie do uniknięcia. Często zdarza się, kiedy przesadzimy z ilością bieli, że dostajemy po prostu rozbielony kolor. Nazywamy to rozbielonym obrazem. Wszystko jest wtedy trochę zbyt wypłowiałe, takie szaro-białe, trochę jak koktajl mleczny. Brakuje wtedy nasyconych barw. Także z bielą trzeba uważać.
i zmienia się nam troszeczkę też odcień tego, co nakładasz, jak farba schnie, ale też zmieniłaś go troszeczkę na palecie. Tak, może też troszeczkę jeszcze ściemnieć, ponieważ na początku farba błyszczy się i odbijając światło wygląda na dużo jaśniejszą, więc to też jakby trzeba jeszcze zweryfikować po chwili. Tak, farby akrylowe generalnie ciemnieją po wyschnięciu, więc możecie założyć, że na 99% to, co będzie po wyschnięciu, będzie o ton ciemniejsze niż kiedy farba jest świeża. Tak, oczywiście możemy malować mokre w mokre, czyli też by tak delikatnie spajać te fragmenty, które chcemy bardziej połączyć. Możemy dodawać bezpośrednio farby też. O tak, to jest bardzo, bardzo przyjemny efekt. Nam da takie wrażenie trochę jakby takiej poświaty. Tak naprawdę to, co teraz mamy, zobaczcie, bardzo niewiele płótna zamalowaliśmy tak naprawdę. To jest ten trójkąt tylko, natomiast reszta to jest po prostu podmalówka, która była wcześniej, no i kilka ludzików plus znak. Tak, ale bardzo jakby łatwiej, przyjemniej się pracuje niż na bieli. Tak, zdecydowanie. Poza tym, co jest bardzo ważne, podmalówka daje nam już swego rodzaju dodatkową warstwę gruntu na płótnie, a tym bardziej na papierze. Jeżeli malujemy na papierze, to już w ogóle ta warstwa podmalówki jest świetna, dlatego że ona powoduje, że kolejne warstwy farby, te właściwe, nie wsiąkają nam w papier, nie gasną dzięki temu. Więc na papierze czy na tekturze taka podmalówka barwna jest wręcz wskazana. Niebo z reguły jest jaśniejsze u dołu, dlatego tam Daria więcej teraz wpuszcza jasnych tonów. Tak, też chcę uzyskać taki efekt, jakby właśnie światło było bliżej tego naszego punktu zbiegu, żebyśmy widzieli postaci na tym trzecim planie tak zdecydowanie pod światło, jako bardziej ciemne zarysy. Myślę, że możemy jeszcze trochę górę teraz przyciemnić. Jeszcze bardziej uzyskać ten efekt przestrzeni. Farba jest jeszcze mokra, więc powinno się to dosyć jeszcze łatwo. A jeszcze może trochę. Powiedz, co teraz mieszasz, ja pokażę. Błękit kobaltowy, trochę bieli. Tak, ale dam troszeczkę czerwieni jeszcze. Troszeczkę czerwieni. To, żeby przełamać. Tak, to da taki bardzo przyjemny, leciutki fiolet. I fiolet bardzo ładnie się połączy z tym, co już mamy na płótnie. Taki bardzo lekki fiolet. Dlatego, że u nas w tej chwili dominują takie lekko turkusowe odcienie, a więc idące bardziej w kierunku zieleni, turkusu. A fiolet jest z rodziny czerwonych błękitów, że tak powiem. I mamy tutaj drugie bardzo ładne zestawienia, czyli taką pseudo-czerwień z pseudo-zielenią. Ogólnie są dwa takie zestawienia barwne, bardzo często używane i właściwie wskazane. To jest właśnie żółty z błękitem i czerwienie z zieleniami. I teraz możemy iść w kierunku tego pierwszego albo drugiego. Kiedy stosujemy turkus i fiolet, to zbliżamy się właśnie w kierunku tego zestawienia czerwień-zieleń. Zwróćcie uwagę, oglądając obrazy różnych mistrzów, że bardzo często właśnie te dwa zestawienia są stosowane. O, Daria przedrapuje teraz. Ponieważ pojawi się nam dużo takich linii zwiszących między budynkami. Korzystam to, że jeszcze przez chwilę ta farba jest trochę mokra. Pokażę z bliska. Ty to robisz w ogóle kawałeczkiem. Ja to robię kawałkiem. Kawałkiem zatyczki z farby. Tak. Kawałkiem zatyczki. Można zrobić też bokiem szpachli, czy każdym innym ostrzejszym przedmiotem. Widzicie, co jest rewelacyjne? Wychodzi ta żółta podmalówka. Gdybyśmy tam mieli biel, no to w ogóle by nie było tego efektu. To są po prostu różne trakcje tramwajowe i tak dalej, jakieś linki rozpięte nad ulicą. Ale one niesamowicie ożywią nam tą górną część nieba. Możemy jeszcze potem oczywiście
przejechać to ciemnym. Tak, ale gdyby już się nam pojawi tutaj w drodze gdzieś takiego światełka, gdzieś będziemy chcieli zostawić potem na tych trakcjach, to już będziemy to widzieć. No i dźwięk jest niepowtarzalny, przy tym niezapomniany. To może teraz trochę wejdziemy jeszcze w te budynki. Tak, myślę, że to jest najbliższy, bo zbliżamy się do półmetka. Tak. O, to zdecydowanie. Słuchajcie, to ja teraz... Powiem, że mamy szalone tempo tak naprawdę, także gratuluję Wam prac, które nadsyłacie, które są naprawdę fenomenalne, jak na tą godzinę. To my tu bijemy rekordy świata i Wy również, malując w tak krótkim czasie. Tak, tutaj na budynki ogólnie nałożę sobie trochę jednak cieplejszą kolorystykę niż na samo niebo. Może jeszcze gdzieś tutaj przykrywają, tylko troszkę tak bardziej szarawo. Więc trochę pokażę. Tak, ogólnie cały czas się poruszamy w gamie żółtego, bieli i błękitu kobaltowego. Teraz Daria dodała troszeczkę pomarańczu i taki to dał efekt. Ale jak widzicie, cały czas to jest ta taka baza szarego, kobaltowego. Tak, i teraz właśnie przy budynkach, to jeżeli macie taki szerszy pędzel, to po prostu mieszamy trochę inny kolor i działamy obok. Także może teraz właśnie pokażę. Troszeczkę... Dodajesz troszeczkę magenty tym razem. Karminu właściwie. Żeby one jednak trochę chociaż się różniły. I zobaczcie, jaka jest różnica. I to jest właśnie to zestawienie. Zieleń z czerwienią, widzicie? Zieleń z różem właściwie. Teraz możemy dodać trochę ultramaryny. Może jeszcze troszkę ocieplimy sobie. I to, co jest wspaniałe, to, że mamy teraz nie tylko działanie jasne, ciemne, ale też przede wszystkim działanie koloru. Działanie kolorystyczne, które jest najważniejsze w malarstwie. Tak, jakieś tam wyższe partie budynku mogą być jaśniejsze, łapać troszkę więcej Daria dodaje światła. Teraz troszeczkę różu z kolei. Troszkę różu do tej bazowej szarości. Czyli właściwie modyfikujesz to jeziorko farby, które masz zrobione, tak. Po prostu dodając kolejne odcienie. I zobaczcie, jak to pięknie działa kolorystycznie od razu na płótnie. Słuchajcie, to nie ma aż takiego bardzo dużego znaczenia, jaką kolejność namalujecie u Was i czy to będzie troszkę cieplejsze, tak, czy troszkę chłodniejsze. Odcienie, nie, po prostu... nie muszą być. Po prostu korzystajcie i eksperymentujcie. Nawet jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie Wam jeszcze lepsza mieszanka kolorów niż nam tutaj, bo to jest zawsze improwizacja w pewnym stopniu. Oczywiście i obserwacja też. Tak. Daria nie ma tutaj jakiegoś planu takiego od A do Z, jak to ma wyglądać. Ma tylko pewną koncepcję w głowie, ale teraz tak naprawdę na żywo cały czas przy Was improwizuje. To jest cały czas jakby obserwowanie, które elementy dobrze wyglądają, a które niekoniecznie, co trzeba zmienić jeszcze, co przemalować. Tak, Pani Izabelo, ta podmalówka to jest żółta farba akrylowa. Taka żółto-pomarańczowa właściwie. Na razie cały czas to jest jeszcze rodzaj takiej właśnie już malarskiej podmalówki. A mi się nawet marzy, żeby tą drugą stronę zostawić taką ciepłą. Będziemy mieli cień i światło na tej stronie ulicy. Tak, to może tu jeszcze jeszcze przyciemnimy. I teraz, dlaczego właśnie te budynki mają sobie sporo błękitu i fioletu? No dlatego, że niebo jest jak wielka niebieska żarówka i to, co jest ocienione, jest oświetlane kolorem nieba. Tak więc będą w nim dominowały błękity. A to, co w świetle, będzie cieplejsze, bo światło słońca jest z natury ciepłe. I to jest cała zagadka ciepłych i chłodnych barw. Skąd one się właściwie biorą w świecie wokół nas? Tak, to może teraz tutaj trochę pracujemy jeszcze przy trakcjach.
też sobie zaznaczę teraz fragment chodnika po lewej stronie. I też myślę, że tutaj ziemia może być ciepła, bo ona generalnie jest w słońcu. Tak, tak. Tak by właśnie sugerowało w każdym razie to ustawienie kamienic. Tak, i poziome pociągnięcia pędzla, one są świetne przy malowaniu ziemi. One podkreślają po prostu płaszczyznę. Budynki Daria malowała pionowymi pociągnięciami, a teraz ziemię możecie malować głównie poziomymi. Zobaczycie, jaka wspaniała głębia wtedy powstanie w waszym obrazie. Tak, to co na pierwszym planie, to możemy jeszcze potem ten kontrast zwiększać, rozjaśniać, też ocieplać. To co na drugim, trzecim, to będziemy jeszcze potem coraz bardziej ochładzać, aby to się cofało w głąb, do wewnątrz naszego obrazu. Także tutaj też się nam pojawi więcej światła i zaraz wprowadzimy oczywiście kontrast. Te ciemniejsze postaci, idące jakby pod światło, one też nam doskonale tutaj pomogą zbudować tą przestrzeń. Ewa pyta, czy fiolety są w takim razie ciepłe, czy zimne. A więc to zależy. Tak, z jak są zbudowane. Z jakich składowych? Z jakich składowych i przede wszystkim co jest w ich sąsiedztwie. I na tym właśnie polega relatywizm barw, czyli względność barw, że jeżeli koło ciepłego względnie koloru położymy jeszcze cieplejszy, to ten pierwszy zacznie wyglądać jak chłodny. I tak samo będzie z fioletem. Jeżeli fiolet będzie miał w swojej bazie więcej czerwieni, tym bardziej ciepłej czerwieni, będzie bardziej jak fiolet jagód leśnych, to będzie ciepłym fioletem. Jeżeli to będzie fiolet oparty na ultramarynie, taki fiolet żałobny, że tak powiem, no to on będzie chłodniejszy. Tak, nawet błękity tak naprawdę mogą być takie troszeczkę cieplejsze. Zależy właśnie, czy dodamy do nich troszeczkę jakieś żółci, czerwieni. Na tym polega właśnie magia temperatury w obrazie, magia barw. I dlatego o tym dzisiaj opowiadamy i zapewniamy Was, że to jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna i pomocna rzecz później w każdym malowaniu, które będziecie robić. Tak, czasami nawet tak wystarczy jakby zabrudzić pędzel. Ja pokażę teraz, poczekaj. No zobaczcie, tutaj się rozwija sytuacja na palecie. Na bieżąco, tak. Są róże już. Daria teraz na przykład Daria wpuściła tam ten karmin. A zaraz go ochłodzę, ponieważ się cofamy. Teraz dodała troszkę bieli i ultramaryny. Ultramaryna pięknie łączy się z karminem i daje bardzo ładny fiolet. I zobaczcie teraz ten fiolet w akcji. No śliczny. I on tak wygląda fajnie, bo ma ten żółty. Ja mam coś z tego żółtego tutaj zostawię. Tak. Zresztą nie muszę Ci mówić, ale czułam się, jak malujesz, to się nie da tych emocji... Chcę go tak trochę tutaj... powstrzymać. Nie. Tak, na pewno musimy przyciemnić jeszcze tutaj teraz ten tramwaj. On też jest pod światło, więc jakby teraz ta jasna plama i te postaci trochę nam psują gdyby całość, jeśli chodzi o układ kompozycyjny. Ja zmienię sobie teraz pędzel, ponieważ tu mam jeszcze dużo fajnych odcieni. Nie chcę jakby go od razu zabrudzić tak bardzo przyciemnioną już tonacją, więc zmieniam teraz pędzel, go na chwilę odkładam. Za chwilę będę wracać jeszcze do tych jaśniejszych partii, to mi się przyda. No mamy sporo czasu, jakoś bardzo duży postęp się dokonał przez te 5 minut ostatnie. Także spokojnie. Cieszę się, że wszyscy uczestniczą cały czas, widzę, obserwujecie. Tak, nie używam czerni. O, pokażemy. Tak, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, z czernią trzeba bardzo ostrożnie. To nie znaczy, że jej w ogóle nie wolno używać, ale...
Ale wystarczy zmieszać trochę brązu, trochę właśnie kobaltu. Albo ultramaryny. Albo ultramaryny, karminu, można zieleni, w zależności od tego, w jakim kierunku chcemy pójść. Czy to ma być właśnie bardziej ciepły, czy chłodny odcień. A sobie na razie tak po prostu, nawet trochę na mokro. No teraz wytniemy tą sylwetkę tramwaju. Na razie to może być taka podmalówka. Pokażę z bliska, co tam się dzieje. Powiem wam, że często te takie pierwsze, bardzo spontaniczne, na przykład tutaj, przepraszam, że paluchem, pociągnięcia, takie względnie podmalówkowe, na przykład tutaj na oknach, one czasami wychodzą tak fajne, że po prostu szkoda ich zamalowywać i można je zostawić. Mamy wręcz odbicie światła w tych bocznych oknach, co nie znaczy oczywiście, że nie mogą być lepsze, ale reagujcie na to, co się dzieje na obrazie. Patrzcie na ślady, które zostają, na mieszanki kolorów, na jakieś przypadkowe refleksy światła, które powstaną. Często to jest dużo lepsze nawet niż to, do czego zmierzamy, co planujemy zrobić. I cała sztuka polega na tym, żeby wychwycić takie momenty, w których coś wyszło, coś po prostu tak siadło fantastycznie, że nic właściwie więcej nie trzeba poprawiać. Powiem wam, że z czasem to wykorzystuje się tak naprawdę głównie przypadki w malowaniu i wychwytuje się właśnie takie fajne momenty. I człowiek uczy się je doceniać bardziej niż jakąś tam koncepcję sztywną, którą miał początkowo. Tak, czasami jest tak, że przez przypadek stworzymy, namalujemy coś, co okazuje się na tyle interesujące i na tyle ciekawe, że warte jest przemalowanie całego obrazu tylko dla tego jednego fragmentu. Tak. Wydaje się, że to Picasso powiedział, że zdarza mu się, że dla jednego centymetra kwadratowego przemalowuje wszystko, po czym okazuje się, że musi zamalować na koniec ten jeden centymetr, dla którego podjął cały wysiłek. Tak. Ale ten jeden centymetr miał wpływ na to, jak cała praca powstała. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia z Sejm i uwielbienie naszego fioletu. Twojego właściwie, bo ja dzisiaj tylko gadam. Ale malowałem rano, więc jestem wytłumaczony. Bardzo lubię tak naprawdę pracować z przypadkiem w pracach, ale to się wiąże z dużym ryzykiem. I też z tym, że bardzo często musimy coś zepsuć, żeby wyszło coś naprawdę dobrego. Nie jest to proces linearny. Dlatego też nie bójcie się, ja dzisiaj tutaj tak staram się postępować krok po kroku, aby bardziej pokazać technikę pracy, natomiast często rzucam się na nieznane wody i z różnym efektem, ale jest odkrycia są warte tego, aby próbować. To co, to może już przyciemnimy teraz te postaci i mniej więcej tak. Jeszcze myślę, że tutaj będzie trzeba dodać dużo kontrastu, aby jednak to światło zdecydowanie nam z tyłu zaczęło grać. Ja też je na razie potraktuję tak bardzo uproszczony sposób, właściwie jako takie ciemne ludziki. I to teraz wrzuci tutaj, wpuści mnóstwo przestrzeni do obrazu na zasadzie kontrastu. Na razie głównie walorowego, ale zaraz tam zagości sporo koloru w postaciach. Jutro będziemy mieć fantastyczną lekcję, będziemy rysować rano
głowę kobiety, portret kobiecy, a wieczorem portret męski. Objaśnię wszystkie zasady anatomii i portretu. O, jak ja lubię światło na tej torebce. Podpowiem wam z własnego doświadczenia, że jeżeli macie namalować właśnie postacie gdzieś na obrazie albo w rysunku narysować, to znacznie lepiej one wychodzą, jakby znacznie lepiej wchodzą w obraz lub w rysunek, kiedy zaczynacie je nie od konturów, tylko właśnie od plamy. Bo plama ma to do siebie, że jest bardzo umowna i wtedy tak naprawdę nie musimy nawet dokładnie malować postaci. Nawet nie musimy się specjalnie zastanawiać, czy anatomicznie tam wszystko jest poprawne. W tej plamie często wiele się samo tłumaczy i zostaje jednocześnie miejsce dla naszej wyobraźni, czyli tak zwane niedopowiedzenie w obrazie albo w rysunku, które jest bardzo, bardzo potrzebne. Pokażę z bliska, bo to tam się ładne rzeczy dzieją, pomimo tego, że Daria zrobiła tylko plamki. To już wyobraźnia podpowiada tutaj w postaciach jakieś twarze, jakiś zarys policzka, włosów tam u tak, pana tak na przykład. Tak, cały czas na razie jeszcze jest tak bardzo, bardzo szkicowo. Ale to pomaga nam jakby też już myśleć co dalej, co możemy zrobić w jakimś kierunku. Zobacz, jaki ma ładny kadr teraz. Taki wybrany. Też ciekawa kompozycja się robi. Pokażę z bliska, jak tutaj powstaje ludzik. Mam nadzieję, że nie będę przeszkadzał. Tutaj bardzo ładnie dopowiada się ta ciemna plama z tą jasną, żółtą obwódką, która gdzieniegdzie zostaje. Tu jest cała masa przypadków w tym. Takich kontrolowanych z lekka, oczywiście. Tak, nie bójcie się dziać z przypadkiem, bo chociaż on sam często nie jest naszym udziałem, chociaż trzeba go sprowokować, ale to właśnie to podjęcie decyzji, czy zostawiamy, czy nie, czy przemalowujemy, to już zależy od nas, od naszej obserwacji, od tego, jak chcemy wykorzystać tą sytuację w naszym obrazie. Mistrzem przypadku w malarstwie jest Francis Bacon. Bacon. Polecam świetną książkę, rozmowy właśnie z nim przeprowadzone przez brytyjskiego dziennikarza, gdzie pisze bardzo ciekawie o tym, jak wykorzystywał swoje prace przypadek. Chociaż też twierdził, że powinien mieć kogoś, kto mu zabiera w pewnym momencie obrazy. No, a tobie też się to zdarza. Mi też się to zdarza. Każdemu się bo to zdarza. Bo najlepsze były tak godzinę wcześniej. Tak. Ja bardzo lubię, słuchajcie, bardzo lubię przy tym takim cienkim malowaniu te wszystkie efekty takich jakichś załamań na ubraniu, jakichś takich detali, które wychodzą same. Po prostu to jest czysty przypadek, że one się tam pojawiają. Gdybyśmy chcieli to świadomie malować, to byśmy godzinę malowali takie ubranie i ono by nie wyszło tak dobrze. A tutaj te wszystkie zagięcia, fałdki na ubraniu, jakieś mankiety i tak dalej, to wszystko wychodzi samo. Ja czasami mam wrażenie, że to jest jakaś taka magia malarska, która też jest poparta pewną intuicją. I intuicja, słuchajcie, jest bardzo ważna. Intuicja plus obserwacja tego, co robimy. Taka świadoma obserwacja tego, co się dzieje na płótnie i raz jeszcze powiem, wychwytywanie tych takich perełek, które czasami przez przypadek nam wpadają na obraz. Jutrzejszy portret będzie szkicą, będzie rysunkiem ołówkiem, tak. Będziemy rysować. Znowu suchy pędzel w akcji.
Dobrze, to myślę, że teraz tak trochę będzie jeszcze po całości. Może jeszcze sobie trochę ten kontrast tutaj. Jak się nazywa książka o Baconie? Rozmowy z Francisem Baconem, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Wydaje się, że dziennikarz ma na nazwisko Sylwester. Zaraz mogę sprawdzić. Załączymy link. Albo ja już poszukam. Półki, bo mamy tu obok książkę. A wiesz co, nie wiem czy ją znajdę, może ja sprawdzę online. No, jeżeli dodamy link potem jeszcze. Zwiększymy jeszcze trochę ten kontrast. Sylwester David. Rozmowy z Francisem Baconem. Może chcesz łyczek wody, a ja pomaluję za ciebie. Próbuję się dorwać do farb. Już miałeś dzisiaj rano okazję. Nie udało się. Oczywiście, że będziemy szkicować węglami i to myślę, że już wkrótce. Dobrze, to myślę, że teraz jeszcze bym rozmalowała może trochę bardziej tą... Już tak... To jeszcze sobie troszkę... Tak zwane niekontrolowane detale. Tak, myślę, że teraz... Jakieś bliżej nieokreślone jest... plamki, ni to ludzie, ni to samochody, ale one wprowadzają rytm w obrazie. Ja jeszcze marzę o takich długich cieniach od tych ludzi. O, tak świetny pomysł. Tak, cienie to też... Cienie to podstawa. ...sposób na budowanie przestrzeni. Tak, lekcje są codziennie o 10 i o 19, 7 dni w tygodniu. Ja tylko sobie trochę muszę dodać farby i już wracam. Oczywiście, że będą pejzaże, nawet... Dzisiaj mamy pejzaż. Miejski. Miejski. Pejzaże już były i będą jeszcze niejednokrotnie. Tak naprawdę mamy jeszcze całą masę tematów. Zgłaszajcie też proszę tematy, które będą Was interesowały. Będziemy je dla Was przygotowywać. Cienie od razu dały nowy wymiar przestrzeni. To jest trochę jeszcze inny pędzel. Jeszcze skończył mi się tutaj. Może pomóc w czymś? Tak, zaraz ciąg dalszy. Daria przygotowuje farby. Uzupełnia właściwie, bo sporo dzisiaj ich poszło. Będzie martwa natura w stylu holenderskim, oczywiście.
Koty były, ale będą jeszcze na pewno. Zresztą można je zobaczyć na naszej stronie, bo w ogóle wszystkie filmy na żywo, one są zapisane na naszej stronie na Facebooku, więc z ostatniego półtora tygodnia możecie zobaczyć wszystko, co było do tej pory. Bez żadnego problemu. Był pejzaż nawet dwa razy, były koty. Można je tam znaleźć poniżej dzisiejszego filmu. Spełnimy marzenie pani Elżbiety i też kiedyś namalujemy baletnicę. A la Edgar Degas. A, czyli jednak kontrast. Jeszcze chciałam, żeby to światło jednak bardziej wyszło. Więc trochę jednak przycienię tą część. Będą leśne akwarele i mgła w lesie. Mgła w lesie to jest to, co ja kocham najbardziej. Jeżdżę o świcie taką mgłę oglądać. Mam mnóstwo takich mgieł naszkicowanych, sfotografowanych, więc z przyjemnością pokażę, jak to namalować. Zresztą myślę, że wkrótce zaproszę Was na malowanie właśnie gdzieś z lasu. Witaj, grafit. Tak, też chcesz pomalować? A psa boksera rysowaliśmy dosłownie jakieś 3 dni temu. Można znaleźć film niżej troszkę. Tak, dobrze to zrobiło, wiesz, bardzo tam się ładna przestrzeń podziała. Ktoś tu chce być pogłaskany. O, przepraszam. Tak, teraz po prostu obserwujemy, gdyby co się dzieje w obrazie i co warto jest gdzieś tam jeszcze podkreślić albo osłabić. Tak, zgadzam się z panią Lucyną, to nasycenie dało bardzo dobry efekt. Ja myślę, że ten obraz i tak będzie powstawał jeszcze po dzisiejszych zajęciach i wyślemy wam zdjęcia z kolejnych etapów, jak już Daria go dokończy. Tak, zdecydowanie taka praca wymaga trochę więcej czasu niż godzina. Prośba, żeby pokazać na talerzu jeszcze, jak mieszasz kolory. Pokazujemy. Op, już pokazałem. Tak, róż na przykład do zieleni, zupełnie szalone zestawienie, na które bym nie wpadł, ale jak widać bardzo dobre. Jak z gotowaniem tak naprawdę. Dokładnie. Musimy zobaczyć, skosztować. Położyć na obrazie, bo kolor na palecie często wygląda inaczej niż na obrazie, właśnie dlatego przez ten relatywizm barw. No, tu są inne barwy w okolicy, a tam są inne. Dlatego zawsze trzeba porównywać kolor na obrazie. I słuchajcie, on zawsze może być trochę lepszy. Można go jeszcze troszkę złamać, troszeczkę dostosować. Powiem wam, że pamiętam, jakiego szoku doznałem wiele lat temu, jak odkryłem,
jak bardzo nieduże, subtelne różnice są między kolorem, który no po prostu idealnie w jakimś miejscu pasuje, a kolorem, który jest no taki sobie. To jest czasami 2% albo 3% jakiegoś innego koloru. Tak więc naprawdę jak się trafi kolorem w miejsce odpowiednio, to pojawia się w obrazie głębia, pojawia się czysta magia malarska. Oczywiście często to jest po prostu dzieło szukania i przypadku, takiego trochę po omacku. Natomiast z czasem malowania oczywiście doświadczenie też robi swoje i łatwiej jesteśmy w stanie wyczuć intuicyjnie znowu, co będzie dobrze wyglądało w takim, a nie innym miejscu. Światełka na postaciach, tak, jestem bardzo za. Tak delikatnie, ale żeby pamiętać, że to właśnie gdzieś jeszcze wyciągnie na mnie na pierwszy plan. Pan w żółtej czapce jest przebojowy. Ale to turysta z walizką, więc może z Azji. Pokazuję talerz. Bardzo proszę. To jest ultramaryna, a nie, nawet talerz, taki tak, teraz troszeczkę navy blue. Słuchajcie, navy blue, taki bardzo ciemny błękit, to jest genialny kolor, który bardzo polecam sobie kupić, bo on daje piękne, prawie że czernie, jak się go zmiesza z brązem na przykład, albo z karminem. I jest sam w sobie po prostu pięknym kolorem, bardzo uniwersalnym. Więc bardzo ciemne granaty, bardzo ciemne błękity warto mieć poza tymi takimi klasycznymi, podstawowymi. No i teraz kontrastu przybywa. Ja już się przygotuję na pokazanie talerza i tego, co będziesz za chwilkę mieszała, bo prośby są, żeby talerz pokazywać. Dobrze. Będziemy talerz pokazywać. Pokazujemy talerz, uwaga. Tak, teraz troszeczkę zmieniamy. Wrzuciłaś w to wszystko biel. Tak. Dużo bieli tytanowej. Wyszła nam... I pomarańcz. Szaleństwo. Wyszła nam ciepło, pomarańczowa szarość, która zostanie użyta na elewacji budynku. Chociaż na elewacji budynku wydaje się być chłodną szarością. No i to jest właśnie ta fenomenalna zasada relatywizmu barw. Myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca, bo czas nas goni. Chciałbym jeszcze powiedzieć, co będzie jutro. I jeszcze. No to ty powiedz, ja jeszcze będę sobie tutaj. Dobrze, to ja już troszeczkę się z kamerą oddalę, żebym się w niej zmieścił i żebyś ty się zmieściła. Okej, okay. To ty sobie maluj. Może z tamtej strony sobie maluj, tak jak malowałaś, a ja sobie z tej strony stanę. Nie malujesz, oglądasz. Dobrze, Daria ogląda obraz. A ja chciałem zaprosić was, tak? Przesunąć się. No może troszeczkę. A proszę bardzo. Z takim obrazem to chętnie się pozuje. Chciałem zaprosić was, poprosić was o przysyłanie waszych prac i wszelkich pytań. Będziemy na wszystkie odpowiadać. Pytajcie o co tylko chcecie. Bardzo serdecznie zapraszamy was do jutrzejszych dwóch spotkań, gdzie będziemy rysować portrety. Rano portret kobiecy, a po południu portret męski. Jak zwykle bardzo dziękujemy za udział, który jest bezpłatny całkowicie. Natomiast jeżeli ktokolwiek z was zechce wesprzeć naszą pracownię jakąkolwiek dowolną kwotą, będziemy bardzo wdzięczni. Można to zrobić na kilka sposobów, które podaję w opisie i w komentarzu do tego filmu. Z góry bardzo serdecznie dziękujemy. I życzymy wam bardzo miłego wieczoru.
I dalszego malowania. I dalszego malowania, bo ja dzisiaj myślę, że... albo w kolejnych dniach. Dokładnie tak. Myślę, że Daria tu będzie malowała, wy też możecie jeszcze malować. Ja jeszcze pewnie z godzinkę posiedzę. Tak. Miłego wieczoru. Do jutra. Dobranoc. Do zobaczenia. Dobrego wieczoru.